Jak długo firma Twój Dom sprzedaje materace? E, no, nasza firma zajmuje się sprzedażą materacy od 8 lat. Także wydaje mi się, że e, odnośnie materacy mamy już dosyć sporą wiedzę. Jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje dobrego materaca, także warto jest do nas się zgłosić. Z pewnością, z chęcią mu pomożemy. A jak dobierać materac tak, żeby był dobry? Przede wszystkim, materace są dobierane do wagi osoby na niej śpiącej. Dla osób przypadających na jedną osobę, do 120 kg są materace ze sprężynami kieszonowymi, a powyżej 120 kg na jedną osobę muszą być już materace lateksowe, aby ten materac posłużył wystarczająco długo. Dlaczego przemyślany zakup materaca jest tak ważny? Ponieważ dobrze dobrany materac może nam starczyć nawet do 10 lat, jeżeli wybieramy odpowiedni materac, to musimy patrzeć na to, żeby on był odpowiednio elastyczny, czyli żeby nie powstawała luka między ciałem a materacem. Bo to jest najistotniejsze, bo wtedy nasz kręgosłup całkowicie odpoczywa i tak naprawdę nasze ciało czuje się odprężone po takim śnie. A czy każdy stelarz będzie pasować do naszego materaca? No, w przypadku stelarzy to, to była tutaj różnie, ponieważ e, jeżeli kupujemy zestaw łóżek, e, marketach jakichś, to już mamy tam stawiane stelaże, które są płaskie, czyli nie, nie mają jakichś wygięć, a dobrany odpowiednio stelaż powinien być wykonany z listek wgiętych, to powoduje, że to odciąża materac i też w zależności od wagi i od rodzaju materacu, te stelaże są inne, czyli posiadają więcej lub mniej tych listewek, to odległości są większe lub mniejsze, są one wzmocniane dla osób cięższych, mogą być też mater... materace stelaże elektryczne lub też ręcznie podnoszone. teraz bardzo bardzo dużą popularnością cieszą się stelarze elektrycznie podnoszone, no bo mamy zdecydowanie większy komfort. Można to zrobić za naciśnięciem paluszkiem pilota i podnosi nam się i głowa i nóżki, także to jest dosyć wygodne. A kiedy powinniśmy wymienić materac na nowy? Materac powinniśmy wy wymienić na nowy, jeśli czujemy dyskomfort jak stajemy, czyli boli nas wszystko, jeśli ten materac skrzypi i wychodzą nam sprężyny, no to to już znaczy, że najwyższa pora wymienić taki materac. A jaki materac jest najlepszy dla osoby dorosłej, a jaki dla dziecka? Wybierając materacy dla dzieci musimy patrzeć na to, aby one nie uczalały. Bo wiadomo, dzieci, no niestety mamy takie czasy, jakie mamy, bardzo często cierpią na alergię, także istotne jest to, żeby był to materac antyalergiczny, żeby miał ściągany pokrowiec. I w przypadku małych dzieci bardzo dobrze jest wybierać materace lateksowe, ponieważ lateks ma to do siebie, że zamyka się swoje pory i nie przepuszcza gdyby dzieci przypadkiem popuściły do wewnątrz materaca, czyli nie ma żadnych takich efektów, że ten materac później będzie nam nieprzyjemnie pachniał czy coś. Także to, to, jeżeli chodzi o małe dzieci. Dla dorosłych, no w zależności od wagi, ale najlepiej ogólnie dla osób dorosłych się śpi na sprężynach kieszonowych, łącznie z lateksem z jednej i z drugiej strony, bo to już są materace takiej wysokiej klasy, no i przede wszystkim też bardzo elastyczne. A, a czy materac powinien być twardy, czy może bardziej miękki? To jest kwestia gustu tak naprawdę, ale dobrze dobrany materac to jest taki materac, który jest elastyczny, czyli dopasowywuje się do naszego ciała. Jeśli chodzi o elastyczne materace, to one e, wrażenie takie pierwsze, jak się na nich położymy, to jest to, że one są bardzo miękkie. Ale to jest tylko wrażenie. Po pewnym czasie nasz organizm się zaczyna do tego przyzwyczajać i nasze ciało naprawdę zaczyna odpoczywać. A czy u państwa w firmie można wypróbować na miejscu materac? Można się na nim położyć. Tak, oczywiście. No, no to też po, głównie po to jest stworzony tutaj ten salon, żeby można było przyjść, zobaczyć, dotknąć, bo kupowanie materaca tak na czuja, tak naprawdę popatrzenie na obrazki, przeczytanie czy coś w internecie to nic nam nie daje. Materac powinno się przyjść, zobaczyć, położyć i wtedy tak naprawdę wiemy, czy ten materac będzie nam odpowiadał, czy też nie. A jak odpowiednio dbać o materac? Nie wiem, przekładać go z jednego boku na drugi? E, istotne jest, żebyśmy materac przełożyli raz, dwa razy w roku. Z tego względu, że najczęściej, jeżeli śpią tam dwie osoby, to są różne wagi. Czyli, żeby on się równomiernie wygniatał, e, bardzo dobrze by było przełożyć go przynajmniej raz na pół roku, e, i wtedy te ciężary się wyrównują. No i materac zdecydowanie dłużej nam służy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.